Siemano, siemano, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał i witam was w kolejnej sesji z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. Więc mamy teraz noc w Hogwarcie, więc zejdźmy sobie w dół, ponieważ coś ciekawego może się wydarzyć w każdej chwili. Come on, Harry, the Halloween feast is about to begin. Let's get to the Great Hall. No, tak więc mamy teraz wątek, który był w filmie, jak i ogólnie, czyli po prostu uroczystość duchów, czyli duchy mają teraz swoje urodziny, więc noc duchów tak zwana jest, coś co było i w książce, i w filmie. W zasadzie w Harrym Potterze i Kamień Filozoficzny na PS1 tego nie było, ani nie było w tym wersji na PC-ta, tylko dopiero tutaj zostało to wprowadzone z jakiegoś dziwnego powodu bliżej mi nieznanego. No i oczywiście było to też w Komnacie Tajemnic na PS1. Ale w Kamieniu Filozoficznym na PS1 tego nie było. Nie wiedzieć czemu. Jazda, Harry, ale czemu tak brzydko do mnie? Halo, to do mnie się ładnie mówi, a nie jazda, Harry, jak do jakiegoś, kurde, świniaka. jak dla jakiegoś prosiaka. Siódme piętro. Czyli po prostu dormitorium. No i teraz schodzimy sobie w dół. W akompaniamencie tej pięknej oto muzyki, która sobie tam w tle przegrywa. Ogólnie poprzednim razem udało nam się nauczyć zaklęcia Spongify, które powoduje, że możemy dostać się do góry. Tak jakby taka, wiecie, sprężynka. Więc no to na pewno nam bardzo ułatwia, że tak powiem, podróżowanie po różnych zakątkach Hogwartu, jak i nie tylko. Tak więc, no miejmy też, a raczej miejmy, bierzmy też to pod uwagę, że to jest straszny ułatwiacz. Dobra, no to lećmy teraz tędy, za Ronem. Troszeczkę się może oddalę od mikrofonu, ale tylko tak troszeczkę. I idźmy do wielkiej sali, ponieważ to tutaj właśnie się zacznie cała ta sekwencja. Where's Hermione? Parvati Patel said she wouldn't come out of the girls' bathroom on the second floor. She said that she's been in there all afternoon crying. Troll! In the dungeon! Troll! In the dungeon! Thought you wanted to know. Silence! Everyone will please not panic. Prefects will lead their house back to the dormitories. Teachers will follow me to the dungeons. I've just thought, Hermione, what's about her? She doesn't know about the troll. No i czas na sekwencję, która oczywiście pojawiła się i w filmie, i w książce, ale z jakiegoś powodu tego nie było w wersji ani na PC-ta, ani w wersji na PS1. Czyli po prostu Quirrell przerażony informujący o tym, że troll grasuje po Hogwarcie. Zastanawiam się, czemu tego nie zrobili Argonauci oraz ci, co byli odpowiedzialni za wersję PC-tową. Bo to jest jakby taki ważny element, nie żebym się chciał czepiać. A więc teraz oczywiście Dumbledore wydał rozkaz dla prefektów, żeby oni nas zaprowadzili do sypialni. Ale oczywiście my, no, średnio lubimy się słuchać, no i udamy się w poszukiwaniach Hermiony, która się zamknęła w toalecie i płacze całe dnie. Tak więc lecimy. Lecimy, kurde, ostrzec Hermionę przed trolem. Jestem tylko ciekaw, czy ten troll oczywiście sobie tam zostanie w tych lochach, czy on oczywiście będzie chciał zaatakować Hermionę i spółkę. Pierwsze piętro, transmutacja, no to jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie lekcje transmutacji. Uroki i biblioteko, to właśnie tutaj, z tego co pamiętam, było. I teraz szukamy tej Hermiony Granger. How could a troll get in? Don't ask me! They're supposed to be really stupid. Can you smell something? I think the trolls left the dungeon.
It's in the girls' bathroom! Hermione! Dobra, tutaj? Czyżby to było tutaj? Bo tak w ogóle stoimy obok tych drzwi, więc mnie to zastanawia. No i czas na konfrontację z trolem, która będzie się nieco różnić od tej konfrontacji z wersji na z wersji na oczywiście PlayStation 1 i z wersji na peceta. Ja to jestem dobry, zamiast uciekać przed trolem, to sobie idę do karty czarodziejów. Curly Duke. 1971 to the present. Plays lead guitar with the popular wizarding band The Weird Sisters. Tak, w tej sesji nauczyłem się, żeby zamknąć mordę, bo zapominam cały czas, że tam po cichu mi lektor czyta, więc no. Dobra. Wracamy z powrotem do gry. No i kurde, teraz pytanie, jak mu zadać jakikolwiek damage? To trzeba zrobić chyba tak, żeby on nadepnął na ten Spongify. Bo raczej wątpię, żeby to było coś takiego, żebyśmy musieli tutaj faktycznie z nim różdżką walczyć. No ale to już kurde sobie przesrałem bardzo. Ale przynajmniej będziemy mieli właśnie tutaj restart, więc to bardzo dobrze. Aha, on ma uderzyć w ten symbol Spongify. Dawaj, 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 uderz w to. Uderz w ten symbol. Kurde, on musi uderzyć w to. Dawaj, 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 uderz, uderz. Stoję tutaj. To na tym polega konfrontacja, czyli on musi uderzyć w Spongify. No dawaj, ja tutaj stoję. Ho. No, chodź tu. Kurde. Oj ty, oj ty, oj ty. Chodź tu, patrz. Chodź tu, synek. Kurde. A nie, zadało mu to damage. Zadało mu to damage. Dobrze. Nie. Nie, 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 nie. Dawaj tutaj. Stoję tutaj. No, tutaj stoję. Zobacz. Trolku. No, tu. Kurde. Jezu, najgorsze jest to, że jeszcze mu HP się odrodziło. To jest najgorsze. Jakby tutaj był checkpoint, to to byłoby całkiem w porządku. Ja przez chwilę w ogóle mówię, myślałem, że on musi nadepnąć. Dobra, jesteśmy w momencie, gdzie miał tyle HP, ile miał przed moim zgonem. O, o, o. Znowu się nadział, dobrze. To może cię zaraz pokonamy. Dawaj, 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 dawaj. Ja tu stoję cały czas. Patrzcie, i on HP ma. Ile on HP ma już. On trochę teraz szybszy się zrobił. Dawaj, dawaj, dawaj. Is it dead?
I don't think so. Just knocked out. Wicked! Ej, ale zanim ja stąd pójdę, to ja chcę jeszcze ten. Chcę jeszcze użyć spon... Tu jest! Ej, patrzcie, się przed nami skrzynka pojawiła. Z jakąś kartą kolekcjonerską, albo kartą czarodziejów, sorry. Byłem. Karta czarodziejów. Kogo tu mamy? Glanmore Peaks. 1677-1761. Famous slayer of the sea serpent of Cromer. Słynny pogromca węża morskiego Skrormer. Okej, okej. Dobra, to teraz daj mi chociaż tym Spongifyem polecieć do tych skrzynek, bo tam na pewno coś jest. Dawaj, szybko Harry, szybko. Tu jest skrzynka, bo widziałem, pamiętam, że tu skrzyneczka była. Otwórz ją. Chcę splądrować te wszystkie skrzynki, żeby już mieć to wszystko z głowy. Dung bombs. Why no bomby? No to się nam przyda na pewno. No tam oczywiście troszeczkę HP poleciało. A tutaj co mamy? Ciasteczko dyniowe. No to też dobrze. Przynajmniej trochę HP nam wyleczy. Jeszcze tutaj chyba coś na boku jest. Z tego co widzę. Tu będzie... Tu zakładam, że będzie kociołkowy piegusek. A nie! Czekoladowa żaba! O kurde! Tak też można w sumie. Dobra, może porozmawiamy z Hermioną. That was close. No niewiele brakowało, to jest fakt. Oh my goodness! Explain yourselves, both of you. Well, what it is? It's my fault, Professor McGonagall. Miss Granger. I went looking for the troll. I read about them and thought I could handle it. But I was wrong. If Harry and Ron hadn't come and found me, I'd probably be dead. Be that as it may, it was an extremely foolish thing to do. I would have expected more rational behavior on your part, and I am very disappointed in you, Miss Granger. 5 points will be taken from Gryffindor for your serious lack of judgment. As for you two gentlemen, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first-year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. 5 points will be awarded to each of you for sheer dumb luck. Perhaps you ought to go. Good of her to get us out of trouble like that. Mind you, we did save her from a full-grown mountain troll. Thanks. What are friends for? That was exhausting, Harry. I'm off to bed. See you later. No. I Hermiona teraz jest nam wdzięczna za to, że żeśmy jej tyłek uratowali. That was close. No niewiele brakowało, to prawda. Nie no, szczerze powiedziawszy widać, że trochę Hermionie jest głupio, że tak ona trochę postąpiła wobec nas, że jednak ona się tak wywyższała nad nami, że co to nie ona i tak dalej. I teraz no jednak ma tego konsekwencje, że jednak jak przyszło co do czego, to Harry i Ron jej uratowali dupę, więc Harry i Ron chyba nie są takimi złymi, jak są pisani. Znaczy w sumie ona nigdy tak nie powiedziała, ale wiecie, trochę zasugerowała po tym, że mówiła, że przecież to my jesteśmy ci pod pewnym w pewnym stopniu źli, dlatego że robimy po swojemu i nie zważając na konsekwencje.
A jednak czasami warto ryzykować, jak sami zresztą widzicie na załączonym obrazku. Czasem warto ryzykować, ponieważ kto nie ryzykuje, ten nie pije. Jest takie fajne bardzo przysłowie, więc ten, kto nie ryzykuje, ten nie pije. Dobra. To by było na tyle. Możemy już sobie zakończyć, że tak powiem, dzień. Ja zawsze lubię kończyć dzień w dormitorium, więc zróbmy też i tak w tym wypadku. I będziemy mogli zacząć następny dzień. Następny dzień, następne przygody. Zobaczymy, co tym razem będzie na nas czekać. Ale myślę, że my się już zobaczymy chyba w tym. Za dnia, tak mi się wydaje, w dormitorium. Co wy na to? Ja bym zrobił teraz cięcie i ten. I byśmy zobaczyli się. No za dnia. Myślę, że to będzie lepszy pomysł. Tak więc ZW. Password? Caput Draconis. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct password. Witam Państwa bardzo serdecznie, profesjonalny Minecrafter z tej strony, jak widzicie. Proszę bardzo, tutaj koszuleczka z Minecraftem. Witam Was ponownie, tylko zanim zaczniemy, to warto byłoby zapisać mimo co. Bo uważam, że wyszło to na tyle fajnie, że można nawet zapisać. ...30% gry już mamy, czyli widzicie, same starcie z trollem to już 3% gierki wyżej, a raczej więcej. Dobra. No to co? Kontynuujemy dalej w takim razie historię naszego tutaj Harry'ego. Mamy już dzionek piękny, pieją kury za oknem, więc zobaczmy, co tym razem będzie na nas czekać. Hermione, do you know what lesson we've got first thing? It's potions, Harry. We've got to learn how to mix the Wiganworld potion. I hope you've collected all of the ingredients. Follow me, Harry. A, no tak, bo jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że ostatnim razem, jak jeszcze ostatnią sesję robiliśmy jakiś czas temu, czyli to w moim przypadku będzie z jakiś tydzień temu, to... Znaczy tydzień od kiedy ja to nagrywam, bo ostatni raz nagrywam bodajże Harry'ego 7 grudnia, a dzisiaj mamy 14 grudnia, więc zaraz święta. I ostatnim razem, jak nagrywałem Harusa Potterusa, no to jeszcze byliśmy w ogródku Hagrida, żeby zebrać potrzebne składniki do eliksira wigenowego, jak to ujęła Hermiona. Chyba tak, on się wigenowy jakoś tak nazywał. Nie pamiętam już. Kurde, widzicie, przed chwilą gadali i już zapomniałem. Coś tutaj macie mi do powiedzenia? Nie, nie chcecie ze mną gadać. Szkoda. Nice one, Harry. Taking on a troll like that. A no tak, teraz cała szkoła będzie o tym mówić, że załatwiłem trolla. Come on, Harry, Professor Snape's waiting. Dobrze, Hermiona, rozumiem, że profesor Snape czeka. Ten kurde, który jest wielkim wrogiem magii i czarów. No bo wiecie, jednak na jego lekcjach się nie uczymy żadnych czarów ani nic, on tylko po prostu uczy nas eliksirów. Ale to też jest całkiem przydatne, bo dzięki temu będziemy mogli sobie ten... Będziemy mogli sobie podładować HP, które tutaj mamy. Bo jak widzicie, na razie tylko jeden pasek zdrowia mamy pełny, na dwa. A może być ich więcej, jeżeli będę więcej kart kolekcjonerskich. Kart czarodzieja, Jezu, co ja mam z tymi kolekcjonerskimi? Nie wiem, ja lubię na to mówić karty kolekcjonerskie, dlatego tak mi się to pierdzieli trochę, lekko mówiąc. Ale nie, chodzi o karty czarodzieja. Więc dobra, schodzimy do lochów. A, nie mogę przejść, bo muszę czekać, aż Hermiona tu przyjdzie, co nie? No dokładnie, musiałem czekać, aż Hermiona tu przylezie. No i idziemy.
keeps waiting. No i dobra, niech se poczeka, on przecież co on może zrobić? Poczeka i tyle, nic więcej. You have collected all the required ingredients for the Wiganweld potion. The Wiganweld potion is in the large cauldron over there. You can fill your potion vial when required. Potter, where would you look if I told you to find me a bazaar? I don't know, sir. Thought you wouldn't open a book before coming, eh, Potter? For your information, Potter, a bazaar is a stone taken from the stomach of a goat, and it will save you from most poisons. A less powerful version of this is today's lesson. The antidote for common poisons. I want you all to collect the following three ingredients. Flubberworm mucus, pufferpod spores, and moondew. Make sure you have these ingredients for your next potions lesson.